Lila, I heard you're coming with Delka. Come on, girl. Show me what you got. Yo, tu fam! Witam was ponownie na moim kanale New Day i New Blessings. Dzisiaj pomyślałam, że zrobię dla was taki what I eat in a day, co jem w ciągu dnia. I dzień już zaczęłam od szklanki wody. W sumie piję taki słoiczek wody. I wydaje mi się, że to jest, nie wiem, może z 700 ml. Anyway, niedługo będę miała wywiad z Ogi i robimy dzisiaj wywiad. W sumie będę musiała się jej dopytać, o czym będzie ten wywiad, ale wiem, że mamy go zrobić wspólnie i będziemy po prostu mówić o naszych relacjach, o życiu, o karierach i tak dalej. Więc to powinno być ogólnie fajne. Po spacerku lecę do domu zrobić śniadanie. Dobra, czas na śniadanko. Laila się zabiera za swoje, a Ogi była na tyle miła, że zrobiła mi też śniadanie. Więc mega słodko. Wczoraj nam zrobiłam takie tosty z awokado, z hummusem i z jajkiem, a dzisiaj Ogi próbowała to też odtworzyć, więc bardzo, bardzo miło. No i wszystko było posypane właśnie nasionami konopi i widzę, że tutaj też tak zrobiła. No dobra, do tego jeszcze będzie garść borówek i garść migdałów. I powiem wam, że uwielbiam, jak jest tak kolorowo na stole. I by the way, dla tych, którzy nie wiedzą, jem intuicyjnie, więc nie liczę kalorii na co dzień. I dzisiaj w tym filmiku też ich nie będę liczyć. Ale komponując swoje posiłki, mam tak, że patrzę, gdzie jest źródło węglowodanów, gdzie jest źródło tłuszczów, gdzie jest źródło białka. Tutaj mamy kanapkę, więc tutaj mamy węglowodany, wszystko jest posypane nasionami konopi, czyli to jest źródło omega-3 kwasów tłuszczowych. Mamy jajeczko, to jest źródło i tłuszczu, i białka. Mamy pomidorkę, mamy szpinak, to już są nasze mikroelementy. Plus mamy tutaj też humusik. Humusik to w sumie jest pasta z ciecierzycy, także mamy tutaj trochę węgli, mamy tutaj trochę białka. Na przykład taka mieszanka, mamy tutaj migdały, które są źródłem i białka, i zdrowych tłuszczów, nienasyconych kwasów tłuszczowych. Plus mamy tutaj boróweczki, które są bardzo dobrym źródłem antyoksydantów, które będą super działać na proces starzenia. U mnie chyba nie ma dnia bez orzechów. Uwielbiam. Idealna przekąska. Nie powinno się z tym przesadzać, a ja czasami zamiast zatrzymać się na jednej garści, zatrzymuję się po dwóch, trzech. Ale też trzeba z tym uważać, bo są bardzo kaloryczne. No dobra, jest woda, jest kawka z żabki, dostałam drugą gratis, więc jest dobrze. Zaczynamy? Czy my chcemy całą zacząć? Serię? Yes. A to zależy od was. Yes. Naprawdę zależy od nas? No. No dobra. Podjeżdżamy w... przyszły czwartek. Wow! Już czwartek, możecie nas obejrzeć! Trzech ziomków się spotkało. Rozmawiamy o naszych doświadczeniach jako Afropolacy. Rozmawiamy o naszych karierach. Co nie, jak ty byś to podsumowała? Dokładnie tak samo. Tym bardziej, że my się poznaliśmy na żywo. Pomimo tego, że już od dawna obserwuję jego działania na Instagramie. I to jest fantastycznie. W ogóle ja osobiście uwielbiam poznawać ludzi z Instagrama, bo zazwyczaj to są osoby, które w jakiś sposób już znasz, więc macie jakieś te szlaki... Tak, jakiś flow. ...przytarte. No ogólnie bardzo fajna rozmowa. Powiem wam, że ja kiedyś miałam trudności z wywiadami. Zawsze się stresowałam przed jakimś wywiadem albo jakimś wystąpieniem na scenie. Mimo tego, że zrobiłam już... Bóg wie ile wywiadów, mimo tego, że już miałam różne wystąpienia. Zaczynam jakby przekształcać moją tremę w takie uczucie ekscytacji. Kiedyś widziałam właśnie taki podcast na ten temat, że tak naprawdę nasze ciało nie odróżnia tych dwóch emocji, po prostu fizjologicznie objawiają się podobnie, więc my musimy jakby podać naszemu mózgowi taką informację, że to jest ekscytacja, a nie stres. Zanim zabiorę się za lunch, albo za obiad, to najpierw muszę nagrać, bo dzisiaj będę robiła przepis na faszerowane bataty i zaraz to nagram na Instagrama, mam tutaj notatki. No i jest Henry, który pomoże mi to zrealizować. Także dzień naprawdę rozpoczęłam w bardzo pozytywny sposób i zamierzam to kontynuować z fajnymi ludźmi. Dobra, mamy już zrobiony farsz i farsz jest zrobiony z fasoli czerwonej. Mamy tutaj kukurydzę, tofu wędzone, pomidorki koktajlowe. No i teraz czekam na bataty, aż się zrobią. No i to wszystko wyląduje w środku. Dobra, właśnie wyjęłam bataty z piekarnika, które się robiły przez jakieś 35 do 40 minut. W sumie cały czas je doglądałam i tak zostawiłam jeszcze na chwilę dłużej. No i zaraz je pokroję, dodam ten farsz. Dobra,
Inception. Nie miałam jeszcze czasu usiąść do tego posiłku, a tak sobie jem w trakcie. To jest też takie syte. I tak jak nie lubię połączenia słodkiego ze słonym, tutaj to się bardzo fajnie komponuje. Ten słodki batat, to wędzone tofu i ta cała potrawka. Zabieram się teraz za kolejny przepis i to będzie przepis na takie mini serniczki. A few moments later. Cheers to the freaking weekend. Kto powiedział, że nagrywanie przepisów jest łatwe? Jestem już mega zmęczona, ale mamy tutaj te mini serniczki. I zaraz dokończę nagrania. No i koniec, finito. Jak Henry? Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. I recommend this 100% all natural, 100% all good and things healthy and shit. If you wanna be healthy and look sexy as awesome, you eat this only. It will be okay. No, także to jest kolejna rzecz, którą teraz jem. Słuchajcie, w końcu Izu wrócił z Francji z Anią. Dostałyśmy taki prezent od nich. I mam tutaj makaroniki o różnych smakach. Więc nie wiem, jakie są tutaj smaki. Karmelowy jest tutaj... Oh my goodness, to wszystko jest po francusku. No i tam gdzieś taki niby ten angielski. A, czyli... No, ale też nie wiem, czy to jest angielski, czy po prostu trochę... Tam nie ma angielskiego. Trochę zaczęła się rozumieć. No, magiczny... Zadam Emily in Paris. O, dokładnie, Emily in Paris. Mówimy już po francusku płynnie. No nie wiem, spróbuję jednego, widzę, że Ogi już się poczęstował. Trzema. Trzy i pół. No dobra, wezmę czekoladowy. A ja tam też chciałam. Chciałeś? Ale nie, nie, wezmę i tak połowę. Super są. No. Mocno czekoladowy. Myślałam, że wyczuwałam jakieś orzeszki, ale... Róża i malina. Róża i malina. Wow. O kurde. Wow. Ta róża mi... Nie pasuje, ale ja też nie lubię na przykład pączków z różą. Nie to, że lubię pączki za bardzo, ale nie lubię pączków z różą. Nie lubisz pączków za bardzo? Znaczy, jakby jak mam ochotę na przykład na coś słodkiego, to nie myślę o pączkach. Nigdy. Spróbuj tego. Ogi mi wystarczy, ale co na trening to jest vanilla, violet and candied blackcurrant. No, wezmę gryzę. Zrobię za ciebie trening później. Ja zaraz zasnę. Tak się przeszkodziłam. Wow. A ja myślałam, że ja nigdy nie lubiłam makaroników. Są spoko. I tak wolę czekoladę. A jeżeli już mam jeść makaroniki, to tylko czekoladowe. To mi smakowało nawet. To jest spoko, ale czekoladowe najlepsze. Chociaż ja nie próbowałam pozostałych smaków, więc nie wiem, nie mam porównania od nich. Wszystkie są pyszne. Cutaways. Mike LV. I done wasted enough of my time. I'ma need that back. Yeah, time after time with the I've been wrong out of line like I don't read the signs. I'm so done with the lies. That's why I ain't got no time. Alright, y'all, wróciłam do domu i jeżeli mam być z wami bardzo, bardzo szczera, to nie jestem głodna, jestem zmęczona po treningu i szczerze mam ochotę na wino, bardziej niż na jedzenie, ale najpierw zjemy, później siądziemy do serialu i do wina. I tak zakończymy dzisiejszy wieczór. Super.
Słuchajcie, dostałam taką wielką cukinię od Agi i jeszcze jej nie wykorzystam. Jest mi tak głupio, więc żeby jej nie zmarnować, chyba spróbuję. O! O! Kurde. Teraz słyszę głos mojej mamy w głowie. Osi, nie baw się jedzeniem. Ale prawie wyszło. No dobra, więc wrzucę sobie trochę cukinii i może coś... O, może zrobię zupę krem jutro. Więc może zrobię taką zupę krem z cukinii, więc się nie zmarnuję. No dobra, mamy tutaj ryż, mamy tutaj cukinię i mamy tutaj kurczaka i suróweczkę. I wszystko jest posypane nasionami konopi. Jak widzieliście, też pozwoliłam sobie wczoraj na to, żeby zjeść makaronika. I szczerze, ja nie mam dnia, żebym nie zjadła przynajmniej jakiś deser. Więc albo są to na przykład zdrowe wypieki, zdrowe alternatywy, które sama tworzę, albo czasami właśnie zjem sobie na przykład czekoladę mleczną, albo zjem coś innego. Zalecenia są takie, że cukier dodany powinien stanowić do 10% zapotrzebowania energetycznego. Patrzę na moją dietę całościowo, nie patrzę tylko na jeden dzień. Także to było na tyle. Mam nadzieję, że ten vlog Wam się podobał. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej takich What I Eat in a Day, co jem w ciągu dnia, to dajcie znać. Na mojej stronie Aussie's World, www.aussiesworld.eu znajdziecie gotowe jadłospisy. I także jeżeli chcecie się zainspirować takim jadłospisem, jeżeli chcecie się zainspirować taką dietką, to jest to możliwe, możecie sobie tam pobrać darmowo i możecie się albo zainspirować tymi przepisami, albo może po prostu popróbować przez tydzień, albo może sobie zapętlić kilka razy. Także korzystajcie ile możecie i do zobaczenia w następnym odcinku. Bye!